the first time, all over again. Hold on tight to the feeling, but it's a roller coaster in my head. So I'm holding myself on a precipice, and I've been dreaming off the ground. So I'm looking for something that's definite. I'm praying you don't let me down. It's gotta be you. It's gotta be all or nothing, all or nothing. Oh, it's gotta be all or nothing, all or nothing. It's gotta be all or nothing. Like the playing cards close to my chest. Turn them round for the river and hope it's something that I won't regret. So I'm holding myself on a precipice, and I've been dreaming off the ground. So I'm looking for something that's definite. I'm praying you don't let me down. It's gotta be. It's gotta be all or nothing, all or nothing. Oh, it's gotta be all or nothing, all or nothing. Oh, oh, it's gotta be all or nothing. Oh, it's gotta be all or nothing, all or nothing. Dobry wieczór wszystkim. Dzisiaj kolejny raz Blender. Kontynuujemy tworzenie bloku z apteką, żabką, barem. I bez zbędnego gadania, no lecimy z tematem, no bo szkoda czasu na takie coś, nie? No, także jeszcze raz witam serdecznie i mam nadzieję, że dzisiaj też będzie się fajnie gadać. Dobra, lecimy. To by tu ramki trzeba by było. Chyba. Tak, o ramkach mówiłem ostatnio, chyba tak. Usuwam. Mam nadzieję, że dzisiaj chociaż uda nam się oteksturować to, chociaż w jakimś małym stopniu, ale zawsze. Zawsze to pójdzie do przodu. Ok, zapisujemy standardowo. We dwójeczkę, dobra. Prefaby, okna, ja tutaj wezmę te małe. No szybowe. Cześć Mariusz, cześć. Mm.
za okna się bierzemy teraz. Clear. Sobie linijkę wyłączyć, niepotrzebna, dobra. Szklasz mówisz? Nie, bez przesady aż tak, że szklasz nie jestem. Ja wiem, przecież ślusarz jest, ślusarz, druciarz. Okna. Potem się jakieś kratownice też zrobi w nich, że niby są te niewybijalne i tak dalej, nie? Dobra, tu okna są, tu okna są. Aby było te witrynki tu porobić, nie? A pytanie, jak to zrobić? Będę musiał wstawić okna takie. Wezmę tutaj sobie trójeczkę, zrobię. Import. To muszą być czteroszybowe, tak? Czteroszybowe okna, ok. Dobry Bobry, a co to za tytuł? No jak to jaki, no bardzo fajny tytuł, najlepszy. No kurde, no wczorajszej akcji to nie można zapomnieć, więc musi to być jakoś udokumentowane. Chociażby tytułem. Okej, teraz linijka jest potrzebna, dobra. Wychodzi ile? No to kurde, mało widać na tym. 2 metry, dobra. Musi być, musi. Dobra, to są metrówka, czyli mogę sobie... o pół metra, nie? Czyli... 0,5... Kurde, gdzie 15? Nie. 0,5, tak? Jest 1,5 metra. Minus 1,5 metra. Okej, okay. Są dwójeczki. No ciekawe, czemu to nie chce się łączyć. A już chyba wiem, czemu nie chce się to łączyć. Dobra, nieważne. Teraz do którego miejsca by wstawić te szyby? Ile tu jest? 0,7, tak? Liczy czwarte, ok. Pełne skupienie. Rodeczek. Tu minus
7, tak? Minus 7, dokładnie minus 7. Ile wychodzi? 1,20 m. 20 to jest 2,20. Dobra, ok. Kolejne okienko usunąć. Kolejne to wychodzi na dwie szyby, tak? Tylko na dwie szyby góra, dół czy prawo, lewo jest? Dwie szyby. Dwie szyby. 6, 4, 4. Prawe, lewe, 4 szyby, 4 szyby te. Jakie to są szyby te? A, to są te, co właśnie chciałem, dobra. Clear. 80. Też metrówka. Dwa. Tak, idzie 2 metry. Chodzi ile? 1,5. Tu się kopnąłem się. 0,5, 1,5, okej. Wyłączyć. Zobaczymy, może dzisiaj uda się chociaż oteksturować to wszystko, fajnie by było. Dobra, tu są okna, tu są okna, teraz tu będą podwójne, czyli są też dwumetrówki. Mogę sobie stamtąd skopiować. Dobra. Teraz trzeba się drzwiami zająć. Jak tu te drzwi zrobić? To jest pytanie. Dobra. SK. Gdzieś ja miałem takie drzwi podwójne. Lepiej miałem, ale. Lepu chyba nie wstawię. Czekaj. Tele, sklep. Sklep. Tu się zrobi jakiś. Akurat pasuje. Muszę tu powycinać. Nie wezmę. Dobra, stąd jednak nie biorę. Jednak to z prefabu, dobra. Tak, okej.
Tak. Zapisać standardowo. Import. No to jakieś takie drzwi. Drzwi. Jakieś drzwi są, drzwi drewniane. Drewniane z oknem. Prosto przemysłówki, tak? To będą te. O, bardzo ładnie. Taka refresh. O, czyli pasuje. Czyli jednak będę musiał tu zostawić te. Jeden, dobra. I tutaj też jest schodek. Jeżeli tu też jest schodek, to będę musiał trochę je podwyższyć. Łapie się, czy się nie łapie? Się złapało, wezmę na 20 podwyższe i tu się ten da. Zapisz. Do klocuszka. Dyszkę, dobra. Drzwi są metrówki pewnie, tak? Drzwi są 1,10 m, okej. Okay. Czyli muszę 1,10 m na jakieś 80 cm zrobić, chociaż. Nie, zrobię inaczej jeszcze. Wezmę to, przesunę jeszcze o dyszkę. Dyszka, ok. Sianki mogą mieć prek. Dwa zrobię, idzie 10 cm, dobra. Minus dwie dychy, ok. Jest wszystko dobrze. Minus dwie dychy. Jeszcze coś? Nie. Wszystko jest git. Dobra. Ameczkę jeszcze też na dwie dychy. No i raz ta linijka przeszkadza, raz kurde jest potrzebna, nie? Minus 0,2. Dobra. Teraz trzeba by było... To całe skopiować. To całość.
Okej. Ten blok chyba wyłączyć całkiem, chociaż. Dobra. Nie, ten blok też jednak wyłączę. Tu bym musiał jednak dalej to pociągnąć. Tu, o, dobra. Dobra, dźwierka są zrobione. Elegancko to pasuje, tylko tu musi być okienko. Okienko musi być wyżej. Czyli tak. Trzeba połączyć. To jest niepotrzebne tutaj, ta rama. Bo ona sama tutaj chodzi. Czekaj, bo coś mnie tutaj się kopnęło teraz. Zrobiło. Dobra, już wiem, co się stanęło. Dobra. I teraz tak. Narożniki połączyć. Idzie czy nie idzie? Ale nie idzie tego połączyć. Ciekawe, czemu nie idzie tego połączyć. Dobra, to zrobię jeszcze inaczej. Wezmę to sobie, skopiuję. To sobie usunę.
A, już chyba wiem, w czym problem był. No tak. Wsunąłem narożnik i się nie chciał. Dobra. Pewne ścianki się nie łączą. Troszeczkę. Co to się stało? Teraz będzie się... Też nie, kurka. Co to się dzieje z tym? No dobrze jest. Czemu się zaznacza tylko jedna ścianka? Zawsze jakieś problemy. Nie no, to jest połączone. Aha, bo tu jest na dole, dobra. Robić się całość, łączyć. Tak, teraz się całość łączy, dobra. Dalej nie chce się łączyć. Co się dzieje? Działa dobrze, kurka. Teraz to się chce, nie? Kurka, jak strasznie tym operować, masakra. By to tak precyzyjnie wyszło. Dobra. Bo dotąd, tak. Dotąd zaznaczę. Okej, dotąd. Dobra. Teraz trzeba by było... to przeciągnąć dotąd. Okej. Dobra, jest połączone i teraz... tu trzeba by było to połączyć. Elegancko drzwi są zrobione. Kurde, niby trochę się namęczyłem, ale to aż takie trudne nie było, ale no dobra, mniejsza z tym. W sumie wyszły drzwi tak jak chciałem, w metrówkach. Dwa dziesięć wychodzi. No, to tyle może być, bo jest ten schodek, dobra. No, aż za sprawnie, więc aż jestem sam zaskoczony, nie? Nie, że aż tak poszło. Tylko będę musiał... no, tak, ja już mam prefaba, nie? Już sobie wkleiłem, tylko... to mnie... wiesz co, to też nie jest głupi pomysł.
Drzwi można eksportować. No jasne, że można eksportować. No tu wszystko można eksportować osobno. Czekaj, tylko sobie zaznaczę. Tak. I to sobie eksportuję. Czekaj, zrobię sobie tak. Zduplikuję to. Wywinę sobie jako te. Przemysłowe dwójkę sobie zrobię. I to sobie eksportuję do OBJ-a. Prefaby, drzwi. Przemysłowe. Tu. Przemysłowe jedynka. Dobra, to będę miał albo szerokie. To już potem na szerokość będę mógł sobie. Szerokie, dobra. Selection only, dobra. To mogę sobie skasować. No dobra, i teraz lecimy sobie do kolejnych okien. Tu jest okno bar. Okno bar ma już jakieś tam śmieszne parapety. Sobie wezmę to okno. Ja najpierw sobie pousuwam te. I te duże, tak? Tak, i te duże. Te drzwi też mogę pokasować. Te okna, witryny też. Porobisz jakieś sklepiki, kioski? Mogę. Tak, będą kioski. Będzie kiosk. No taki wiesz, ten kiosk ruchu, co jest, nie? Taki. Tylko sobie muszę, kurde. Nie wiem. Jakąś inną nazwę zrobić. Nie wiem, jakiś na przykład. Jak jest kiosk ruchu, nie wiem, kiosk poruchu albo coś takiego, no nie wiem, no coś takiego bekowego, żeby kurde było, może nie wiem. Czekaj, kiosk. Kiosk będzie na skrzyżowaniu. Zaraz ci powiem, gdzie. Między kamienicą a naprzeciwko domami, bo tam też będą stragany. To będą, no tak jak mówisz, te sklepiki, nie? To takie wiesz, Colporter. No mi się to kojarzy coś takiego jak Empik, nie? Że po prostu gdzieś tam w jakimś centrum handlowym jest taki Colporter, nie? No ale czekaj. Colporter. No, to są takie jak te empiki całe, nie? Takie wewnątrz marketowe, nie? No właśnie, kurde. Nie wiem, może zrobię przy tym drugim bloku takie coś. Jakieś tam, że książki, czy jakieś tam inne takie rzeczy są. Ale spoko to jest, ale nie tutaj, nie? Nie w tym miejscu, ewentualnie w kamienicy. U nas w kamienicach, czekaj. Nowy to myśl. Mapy. A to nie wiem. Kiosk. No faktycznie jest takie coś. Ja nigdy takiego czegoś nie widziałem, nie? Ja zawsze. U nas zawsze był taki kiosk ruchu, nie? Czekaj. Gdzie to było? To jest Poznańska. Tu jest Pawelec teraz. To czekaj, jak tutaj jest. Bo tu ogólnie w tym miejscu. Kurde, nie idzie serio.
Teraz idzie, dobra. A to nie widziałem. U nas jest takie coś na przykład, nie? I to są jakieś takie gazetki. Wewnątrz, no, takiej kamienicy jakby, nie? A czekaj, a to jak tu? Kurde, 2000. Ale kurde, były jeszcze stare zdjęcia, nie? Gdzie tutaj... No... Pomyśl... Poznańska kiosk. Będzie coś takiego? A to są te przystanki. Kurde, ja porobiłem zdjęcia, kurde, tych przystanków, żeby je wymodelować, a to kurde zdjęcia są, nie? To jest stare net, to jeszcze przed remontem. To jest na Poznański ten hotel, to nie. To jest ten chat, to, ta chata już jest wyburzona, stawiają nową. Tu jest świra, sklepik. Nowy Tomyśl, może tak, kiosk. Bo kurde, były takie kioski. To są stragany jakieś, to nie. A były, kurde, takie zdjęcia stare jeszcze dosyć... Jeszcze starsze niż tutaj, nie? Że tutaj tego budynku to nie było, bo to jest ta... jak to się nazywa? Siłownia, apteka, tu było CCC kiedyś jeszcze u góry, Rossmann jest, nie? Teraz nie ma apteki, teraz jest Żabka, nie? Czemu nie idzie przesuwać? Aha, o kurde, to trzeba... To w 2012 było? No naprawdę to kurde już długo stoi. Jak to już w 2012? Ale mniejsza z tym. Tutaj kurde był taki pusty plac. Tu był kiosk. Tu był obok kiosku stał taka jak to się nazywa. Ten taki gruby słup z ogłoszeniami, ten betonowy, nie? Z tej strony stał kiosk taki Totolotek. Teraz Totolotek jest tutaj. Tu stał Totolotek, taka budka. Obok budki tej stała druga budka, tam był mięsny. Potem z tyłu były chaty i w jednej chacie wiem, że był jakiś spożywczak, nie? Ale to kurde, widzę, że tutaj nawet nie ma takiej daty, nie? A czekaj, gdzie jeszcze mógł być kiosk? To jest kościół, tu na narożniku. O, tu był kiosk. Kiosk ruchu. Tutaj jeszcze stoi ten słup. W sumie do dzisiaj stoi. A po kiosku nie ma śladu. I tutaj Totolotek był, nie? Stary. Teraz już to jest wszystko wyburzone i nie wiem, co tutaj będzie budowane. Jak chcesz, to możesz popatrzeć sobie tutaj, jakie te... Nie wiem, czy ty widziałeś to, czy nie. Jakie tutaj są budynki u nas. No tu jest sąd, nie? Coś podobnego jak wcześniej modelowałem ten ratusz. To jest sąd i ten urząd stanu cywilnego, nie? Tu się jedzie na straży, to jest straż pożarna. Już Biedronkę machnęli drugą. No i to jest ta nasza straż, nie? W 2012 była odbudowana.
Cześć Przemek, cześć. Ale się łaszę jeszcze się na taki jeden model. Gdzie to była ta ulica? Jana Pawła. Tu nie, tu jest Jana Pawła. Tu. Na tą chatę. Żeby takie coś sobie wymodelować jeszcze. Nietypowe, ale prosta konstrukcja, nie? Fajnie, mi się podoba właśnie ten taki budynek. Dosyć ciekawy. Albo jeszcze gdzie był taki fajny budynek? Kurde, tu już jestem na blokach. Kurde, to nawet tutaj dojechała kamera. Koło Hify. A kurde, mój zakład. Kurde. Dobra, mniejsza z tym. Czekaj. Gdzie to było? Tu jest Hifa, tu jest park. To była ta chata taka fajna. Mi się podobała. Tu nie, kawałek dalej jeszcze. Tu ta chata jest fajna. Właśnie też właśnie fajna chata do wymodelowania. No to są potem już takie typowo same kostki, nie? Taki. To jest Polna, a na Konopnickiej jest to samo. Też są same kostki. To widzę, że jeszcze sąsiada nie wykupił. O, nasz dentysta, kurde. Repiński. On wykupił, kurde, specjalnie sąsiada, żeby sobie zrobić garaże na samochody, nie? Dobra. Nie ma co, kurde, przedłużać. Jakimiś, kurde, pierdołkami się zajmować. Trzeba witrynki robić. No, a ty Przemek, jak jesteś, to będziesz dzisiaj coś odpalać? Jak skończę, to bym sobie coś obejrzał, tak szczerze. Tu są zwykłe, proste okna, dobra. Czyli bez tej ramki. Mogę i tak skopiować to. To już było skopiowane. Nie było skopiowane. Ramkę sobie usunę. Aha, dzisiaj mody wrzucasz, spoko, nie ma problemu. Mam nadzieję, że w końcu się uda te mody, kurde, wrzucić, bo tak aż by się chciało, kurde, już pograć. Bo jeżeli za tydzień byśmy zaczęli grać, jakbyśmy za tydzień zaczęli grać, to zaczynamy najpierw u ciebie, czyli w środę.
S05 na Z, tak, dobra. Centrum. Właśnie tutaj centrum nie ma, dobra. Ciągniemy tu. Dobra, tu jest git. Teraz trzeba by było to okno. Nie, to okno nie, bo tu są teraz trzy okiennicowe. Jeżeli są trzy okiennicowe, to muszę to okno skopiować. Dobra. Co się stało? Teraz dobra. Teraz te okiennice, kurka siwa. Tu, tu i tu wyciągnąć. Nie, dobra. Raz, dwa. Ciągnąć na dół. To jest. Bo nie idzie tylko podciągnąć. Dobra, mówi się trudno. Za chwilę to naprawię. Raz, dwa, trzy, dobra. Aha, czyli to był taki problem, dobra. Też bym chciał to wrócić jak najszybciej, bo mam jeszcze... No właśnie, kurde, do 14 eventy są, nie? To nie może być, dobra. Czyli to idzie prek. Czekaj, jak do 14, a dzisiaj jest 8, czyli masz czas do wtorku. Do następnego wtorku. Bo wy nie macie w piątek wolne, nie? Bo tam soboty wy tam nie obchodzicie. Tylko 11. Czy tam z tym kumplem swoim robicie wolne? Jeszcze raz te okna. Gdzie są te okna? Tu czekaj, muszę okna, okna. Okna 6 szyb. Gdzieś tu było. Sześcioszybowe. R180. Nie, nie mamy, a sobota to też pod znakiem zapytania. No właśnie, kurde, no to jest to, że u nas to są, kurde, narodówki, nie, a... No u was tego się nie obchodzi, no bo nie ten kraj, no to się nie obchodzi, nie? Trochę lipa, no ale cóż.
teraz to pasuje, dobra. A, bo tego jeszcze nie powiększyłem, dobra. A powiedz mi, ty jutro chcesz jakiegoś singla grać czy coś? U siebie? Bo jakbyś jutro grał jakiegoś singla, to może podesłałbyś mój ten swoje mody, byś odpalił to jako multi, ja bym po prostu kurde wszedł sobie jako wiesz. No wiesz, jako trochę wejść, pogadać, pośmiać się, no wiesz o co chodzi, nie? Z05, ok. Dobra, jest zaznaczone. X05. Może bym taką, ale prezentację zrobił tej mapy włoskiej. Aha! Moda można wykorzystać z malinówki. No można, no. A też nie głupie to jest. Ewentualnie byś może zrobił tak. Zawsze by było trochę ciekawiej. Odpaliłbyś tą włoską mapę z malinówki, to znaczy z malinówki. No ogólnie byś odpalił tą włoską mapę. Ja bym wszedł na głosowy, byś udostępnił mi ekran i byśmy, wiesz, razem obgadali tą mapę może. Ewentualnie, że chcesz typowo samego singla, nie? No to wtedy na czacie bym sobie posiedział trochę. SX05. Dobra, to teraz trzeba. Trzeba na 3 podzielić, dobra. Nieszczęsna kurde linia, nie? Serio, jeszcze narożnik. Co to się jeszcze nie zaznaczyło? Tu coś jest. Tu. Dobra. Teraz wyjdzie dobrze. No to możemy normalnie pograć na tej mapie, bo to będzie jednorazowe. Norma, no. Ewentualnie się zrobi tego
Easy Development Control, żeby trochę polatać po tej mapie, żeby trochę tam, wiesz, z lotu ptaka, czy sobie coś tam pospawnować, nie? Jakieś tam uprawy, czy coś i tego. Można tego, Store Delivery sobie załatwić, żeby, no, jak to się nazywa? No, stawisz sobie trigger, kupisz sobie maszynę i od razu jesteś w tym miejscu, nie trzeba pół mapy jechać, żeby coś sobie przetestować, czy nie wiem, jak się ciągniki na przykład w uliczki mieszczą, albo coś w tym stylu, nie? Bo tam, no, to na pewno wąsko jest, bo kurde, jak graliśmy w 19, to tam kurde dosyć wąsko było na tej mapie. Dobra. Dobra, mam już okienko. Jak zwykle, kurde, zapomniałem. Co to się dzieje? Halo? No jest przecież kurde center. O co tu chodzi? Ale połącz się, kurka. Znowu czegoś nie dołączyłem. Dobra, trzeba jest. Raz, dwa, trzy. Nowy środek. Dobra, okej. Okay. A mogę jeszcze zrobić kolejne trzy. O, centrowanie, kurka. Raz, dwa, trzy. Dobra. Teraz trzeba by było jeszcze tutaj to wstawić. Tylko. Zostawić miejsce na drzwi. Tylko że drzwi to są, kurde, to jest dosyć ciężki. Bo tutaj są drzwi dużo mniejsze, to już nie są 20 cm, tylko już będzie kurde 40 cm. I już wielkościowo tu nie będzie pasować, no ale dobra, tam trudno się mówi. Może trochę za małe to zrobiłem. Tu jest ile? Tu jest metr. Że wyżej powinienem to zrobić. A dobra, tam kit z tym. Chociaż. Dobra, to zrobię 80. Zero dwa. Okna podwyższyć. Zero dwa, tak?
02. I tak będę to, te ścianki usuwać. Jakiś coś jest? Nie. 02. Dobra. Jeżeli to jest podwyższone, w sumie to też muszę podwyższyć. Wszystko poszło dobrze. Dobra. 02. Oj, to już pójdzie gładko. To już tylko to. 02. A, no i jak zwykle, kurde, musi być gdzieś jakaś. Czarna kropa. To 3, 4. 02, dobra, co tu jest? Zobaczyć. Dobra. Dobra, wszystko wiem. To trzeba też podwyższyć. To potem się rozdzieli na pół. Znaczy na trzy części. Dwa. Jeszcze to zostało. Też od razu usunę. Raz, dwa, trzy. Zero, dwa. Dobra. Już mam to zrobione. Nie, inaczej zrobię. To inaczej zrobię. Tu zrobię tym okienkiem. O. Tym okienkiem. O. Tym okienkiem zapiszę, żeby nie było. Pasuje tu. Oczywiście, że nie pasuje tutaj, dobra.
bo tu musi być to okienko mniejsze. To jest do skasowania. Tu pozaznaczać. Się połączyło tutaj. Aha, tu nie ma tej góry. Więc nie ma tej góry, dobra. Okej, dobra, zapisać. Teraz te drzwi, tak? To wszystko do góry musi iść. Zawias też idzie do góry. Klamka też idzie do góry. Też podciągnę pod 20. Dobra, i teraz można by było zrobić ten podek. Dostać. Dwadzieścia, dobra. Jeżeli jest tak, ja muszę tu zobaczyć jeszcze te drzwi. Gdzie one mają? Aha, one mają tutaj nisko, dobra. Tu, tu jest 0,3. Mam jakieś linie do połączenia? Nic, dobra. To tu wychodzi do metra może? Podjazd? No, z metr będzie. No, bo tu jakiś chodnik się zrobi, coś taki na 20 cm może. Dwa metry. Ile to wychodzi do pierwszego? Jeszcze z metr machnę. Minus 3. Plusie. Zero, zero, pięć. No, bo to będzie ten chodnik. Dobra. Ile te drzwi teraz wynoszą? Dwa,
2,10 teraz wynoszą. Wychodzą więcej. Chociaż w sumie mogę je też obniżyć. Tak, i to te je obniżę. O tą dychę. Minus 2 dychy obniżę. Dobra. Zapisane. Te okna to są okna. Co to się odwaliło, że to, o kurde. A, już wiem, co to się odwaliło, dobra. Dobra, to tu są okna już też zrobione. I to jest ta witryna tu teraz aptekowa. W sumie to tutaj są dwa filary, kurde, mogłem to zostawić. Dobra, to się zrobi ewentualnie. Ciągnie tu do góry. Dobra. Zobaczyć. Aha, tu się dalej jeszcze ciągnie ten fundament. I tu jest takie wcięcie, dobra. Normal. Trudno się mówi. Zero dwa. No. To mogę skasować. To mogę usunąć. Zero jeden, dobra. No, pasi. Normalna global. Dobra, to będzie ten fundament się ciągnąć. Dobra.
czyli tak. Źle zrobiłem tu. Dobra, to jest jako jedno z teraz. I to wchodzi to samo okno, co tu było, czyli to. Nie mogę pousuwać te okna. Totalnie zbędne. Okno idzie tu. Potem muszę zrobić z 20 cm kilka okien. Jest też teraz takie. To jest ile? Metrówka. Czyli tu bym musiał zrobić 80. I to zostawię. Dwie dychy. Z 3 dychy zostawię. 3 dychy. Czyli to wychodzą. Raz, dwa, trzy, cztery okna. Cztery i tutaj dwa, no aha, fajnie, dobra. Nieważne. Zapomniałem, że tutaj, kurde, wymiarówki nie ma. Się zrobi tak. Przyciągnę to do 1,20 m. To dużo jest, kurde, tych kropek do skasowania. Też. Czego to jest, kurka wodna? Dobra. Idzie 0,3, tak? Dobra. Mogę sobie... te okna tu, tak? Mogę te okna tu sobie? Oczywiście, że tych nie mogę. Ja muszę wykorzystać. Wychodzą dwa okna. Trzecie nie wyjdzie, ale by musiał być filar gdzieś. Jeżeli to są metrówki, to bym to musiał też jako metrówkę jeszcze raz zrobić. -0,2. To muszę przenieść tu. To i to okno przeniosę tu.
Coś nie chciało się połączyć. Co tu się stało? Aha, dobra. Wszystkie te mi się rozjechały. Narożniki. No, oczywiście, że tak. Dobra. Tu naprawione, naprawione. Jeszcze ten. Też jest popsuty. Te też są popsute. Te są dobre. Te się wszystkie skopały. Nie wiadomo czemu. Jeszcze gdzieś. Już nie ma, dobra. Oj, kurka, już półtora godziny nad tym siedzę, masakra. Ale zleciało to. To ile ogólnie ma? To ma pół metr, 5 cm, tak? Czyli to mogę sobie skrócić do 2,5 cm. Minus 0,2,5. No ze zerem, no a czemu mi to nie wyszło? Bo mnie krew jasna zaleje, bo kurde... Zero, zero, 25. Totalnie wymiary się powaliły. No, zapomniałem, że to jest kurde krzywe, nie? Też się pewnie nie pokryło. To już jest dobrze. Mogę sobie skasować. Minę wymiary, kurka. No i tu już widzę, że wymiarów nie ma. Tu jest 57, to jest... Czyli
tu jest to walnięte, aha. Jakby coś mi tu kurde nie pasowało, nie? 59, no to dalej mi coś nie pasuje. 7,7, a może to jest zwalnięte też. Teraz ile będzie? 59,59, dobra. To teraz to będzie pasować. SX05. Być SX05. Znowu kurde nie pasuje. Czy to jest połączone? Dobra, wiem o co chodzi. Zapisz, dobra. W sumie jakby nie patrzeć. Te wszystkie okna mogę już połączyć. Normal, smooth, dobra. Wszystkie okna są, tylko nie ma tutaj tych drzwiowych. Wychodzi ile? 1,5, tak? 1,5, to jeszcze to się skopiuje. Dobra. Dobra. Dobra, herbatka popita. Dobra, jeszcze te drzwi nieszczęsne, ale widzę, że tu one są pojedyncze. Nie będzie aż tak trudno to skopiować. Ja mogłem zostawić w sumie. Też są na tej samej wysokości. Nie, one są na tej samej wysokości co tamte. Dobra, to ja nie te zaznaczę, a te zaznaczę. Jasy. Dobra, wszystko jednak zaznaczone. Kopiuję. Kurde, jak... Jak one są tu pojedyncze, to kurde, po co ja je kopiuję, jak mogę kurde z prefabu kurde wziąć, jak mam pojedyncze przecież. Że nie pomyślałem o tym, masakra. Okna, drzwi. Drzwi przemysłowe, szerokie, zwykłe.
Dobra. Szarpujemy. Wezmę je, ustawię pod tak samo jak te. Dobra, są ustawione tak samo. No i szerokościowa teraz pasują, nie? Dobra. Okno mogę sobie podnieść. Drzwi jako drzwi też je jakoś podniosę. Powinno być ile? Tu jest teraz 55 cm. A powinno być... Ja zaznaczyłem tu do tego, dobra. Wychodzi pół metra, tak? A tu wychodzi teraz ile? 0,55. Czyli bym musiał 5 w dół je machnąć. Jeszcze raz. Wyszło 55, dobra. Teraz mogę to sobie połączyć na spokojnie. Dobra, to mogę teraz zaznaczę całość, włączę i tu jest podejście takie. Nie, takie samo jak tam, tylko że to jest inny, kurde, podjazd. Dziesięć w górę, dobra. I teraz będzie tak. To znowu jest podniesienie. To jest na dwa schodki. Podniesienie w górę, dobra.
czyli to wychodzi mniej więcej to coś takiego samego jak to. Że to jest pociągnięcie do samego dołu, tak? Dobra, tu jest pociągnięcie do dołu, ale tu wychodzą jeszcze dwa schodki, gdzie tu nie będzie nic, bo tu jest pusto, czyli się zrobi na zero. Cztery. I teraz mogę to obniżyć sobie o dychę. Dobra. To mogę sobie do zera obniżyć. Tu się kończyło na końcu apteki. A czekaj, tu było koniec apteki. Tak, na oknie koniec apteki. Tutaj się ciągnęło. No, tak to zrobię. Bridge. Kurde, trzeba będzie ladżyć. S, a dobra. I teraz tak. To sobie skopiuję. Musi iść wyżej. Tego zrobię minus dychę. Tak, dycha. Czy jeszcze mniej, ile to wychodzi? Bo wychodzi w sumie 40 cm, czyli to będę musiał jeszcze mieć minus 0,05, liczmy. O. Schodek będę miał 15, 0,15. Dobra. O kurde, aż bym teraz połączył. Być. To się ciągnie do końca tego.
tu już będzie skomplikowani. To się kończy dotąd. O kurde, to teraz będzie wyzwanie. Co teraz z tym zrobić? To nie może być. Coś takiego. Tylko do krawędzi. I teraz to z tym. No dziwne te schody, no ale no nic innego nie wykombinuję, bo one muszą tak iść i one też po łuku idą, dobra. To połączyć ich też nie mogę. Chociaż... Prosta sprawa, podjazd za dwa schodki, no, no, no jest właśnie kurde takie, zobacz, są kurde takie trzy schodki, no bo tu jest ten podjazd, nie, jeden i on tutaj schodzi tu do środka, to jest proste, nie, ale potem jest tu i potem to schodzi ten schodek do jednego podjazdu, potem ten schodek schodzi do drugiego podjazdu i potem ten ostatni schodek schodzi kurde do samego końca, nie. I to jest właśnie kurde najgorsze, to trzeba kurde przemyśleć, jak to zrobić. Dlatego się kurde tak motam, że... Nie wiem dokładnie, jak to kurde samemu... Nie no, tak nie może być, dobra. Boże, wezmę, zrobię tak, skasuję. I pociągnę tak. Co to za różnica? A czekaj, co to w ogóle jest za... ...za ścianka, czy to w ogóle jest potrzebne? Wezmę to, skasuję. Aha, dobra, to już wiem, co to jest. Zrobię tak. Pociągnę to w dół. O.
i prosta sprawa. Jest zrobione elegancko. Trochę koślawo tu bo wychodziło, ale kit tam. Tego strzelać nie będzie. Chociażbym jeszcze zrobił coś takiego. Zrobił tak i tak i wtedy porównał. No nie no, tak nie porównam, kurde. No jest prosto, no, takie taka dziwne złudzenie jest przez to, że są te linie, że to jakby tu i spadek i tu i kolejny spadek, nie? A to jest kurde cały czas równe, nie? No ale mniejsza z tym, jakoś to wyszło, jakoś to wygląda, nie? Może dlatego, że do tej linii tu jest tu i dlatego jest spadek. Dobra, mniejsza z tym. Czekaj sobie tutaj tylko połączenie. No mi się też wydaje, że jest dobrze. Dobra, teraz jeżeli tu jest schodek, to teraz ten schodek muszę kolejny tu zrobić, czyli odtąd dotąd, tak? Czyli tu zrobię tylko jeden. -005. Tak to musi być. Dobra. Czy jeszcze do tyłu trochę. 005. Dobra. Herbatka. A, dobra, popite. To mi tu piszą, tu, dobra. I kurde, zaczyna się spam robić. Bo to mi się całkowicie ten... -005 -001. Dobra, bo tu będą takie płytki. I jak to dalej to wygląda, bo tu muszę kurde zmienić datę. Ale kurde, koleś jest uparty, nie? Tą BM-ką. A pato. Stoi tu koleś BM-ką, nie? W 2021. W 19 stoi w tym samym miejscu. W 18 kawałek dalej, nie? No kurde, jaki uparty koleś. Dwa lata z rzędu praktycznie, kurde... Na centymetry, nie? Zostaje jakby, nie wiem, czy ten samochód jest porzucony, czy co? No tu ewidentnie stoi kawałek dalej, ale tu? Tu to są centymetry. Ale kurde, mówię, no tu sobie zobaczę, kurde, nie, ale w tym miejscu, kurde, też musi być. I tu, kurde, znowu stoi z tą BM-ką, nie? Ale tu BM-ki nie ma, może tego. Passata ma. Nie? Ale to jest ciekawe, nie? 17. 18. 19. 21. A czekaj, to też stoi na tym? Tu stoi kawałek za krechą. W tym samym miejscu stoi. Rok po roku, a potem dwa lata po sobie, nie?
A, tu jest, jeszcze jest 2012, oj kurde. To jest 13. To jest całkiem inne zdjęcie teraz. To jest niby też maj. Kurde, co to się stało? Kurde, jakie to jeszcze ładne było. A potem jakie to kurde zaniedbane. Wszystko pourywane tutaj, kurde, aż szkoda tego. Aha, i tu idzie do samego dołu po lekkim spadku, dobra. Tylko o to mi chodziło. Czyli jeżeli to idzie do samego spadku... teraz ten blok ocieplili i elewację zrobili. To czyli to jest całkiem co inaczej wygląda niż w 2021? Może czekaj. Może jak jest nasza apteka... Była ta, nie? A nie, to jest to samo. To są stare zdjęcia. Kurde, szkoda, że nie tego. No a na przykład ten, jak tu jest apteka, tu jest ten bar. Są jakieś zdjęcia, to są typowo żarcie i lokal sam. O, coś jest. Kiedy to jest? Nie, 2019, to też nie. 18, to teraz już coraz starsze idą te zdjęcia. I co? I oczywiście ta BMW dalej tu stoi. To chyba właściciela jest. A do tej apteki chodzicie? Kurde, byś musiał kiedyś jakieś zdjęcie cyknąć albo coś. Albo ktoś, żeby cyknął. Dobra. Patrzymy dalej, jak to wygląda. Dobra, to jest... To idzie do samego prawie końca. I to idzie do zera, tak? Tak, to idzie tak, dobra. No, to teraz co? Albo się zabrać, jeszcze tutaj poręcze będą. Dobra, na razie się wezmę za drzwi, za futrynki. Dobra, futryna się zrobi 01. 0,25. Dobra. Więc po co ja to kopiuję, kurka wodna?
Ziewanko się odpala. Ciekawości, jakie ja jeszcze drzwi mam. Drzwi, po prostu drzwi. Co to są za drzwi? A jakieś totalnie randomówki. Nie, to nie są takie randomówki, bo takich zazwyczaj używam, ale z tego progu, kurka, może wykorzystać je? Ja chyba je wykorzystam. Nie jest takie głupie. Dobra, teraz można te drzwi wykorzystać. Mark i mnie Lir. Dobra. Zero i jeden, tak, zgadza się. Coś go tu zabolało. Takie coś. O. 01, takie coś. Ciekawe, co to nie jest połączone? Jest połączone. Dobra, tak, teraz są takie drzwi. Czyli trochę je obniżyć. O, dobra. Mogę te drzwi pokopiować wszędzie. Sama rozmiarówka. Dobra, to teraz parapety. Zrobić parapety i w sumie to będzie tyle. Jeszcze klamki porobić tu. Bo czekaj. W barze masz. No i tu już jest klops. Tu już jest klops. Tu już się całe zaznacza.
pewnie przez to robi, nie? Zrobię tak. Robię tak. Włącz tu. SX minus 1. SX minus 1. Coś pokićkałem z tymi drzwiami. To jest dobrze. Może tylko tamte są jakieś walnięte. Robię to i przekopiuję. Wezmę, usunę. Potem to przeskaluję. Zawiasy są, wszystkie są. Albo trafić, dobra. I teraz po małe zawiasy. Aha, fajnie. Coś więcej nie mogę cofnąć? Żebym kropeczki nie skopiował. Na zamek. SX-1. Tak, zgadza się. Alt-H. Więc zapisz. Apteka ma drzwi na... też na tej samej wysokości. A tutaj ten bar ma zamiast lampki. Mogę obniżyć. Pach. Miałem taką jedną klamkę dziwną, śmieszną. To są drzwi. Klamki. Duży uchwyt, o.
A. O. Lipne. O, dobra. Arp. Dobra. Metr. Tak, metrze. No. To trochę niżej jeszcze. 0,1, o. Zero, zero, pięć, zero, jeden. No, pasi. No, jest gitara dobra. A to muszę to usunąć, bo tu pod spodem się razi z tym. Skasować. Dobra. Klamka, klamka, klamka. Jaką tu klamkę machnąć? Niestety mam, kurde, kilka klamek. Właśnie, to jest to, że to mam, kurde, kilka klamek, kilka modeli. To mi jest totalnie niepotrzebne. Kościołówka też nie. To też średnio, to też nie pasuje. To tak nie, to może zostawię. Sharp. Tu. Zero, zero, pięć. Też na metrze może zrobię. S, J. Visions of you. 005. Zero, pięć. Zero, zero, pięć. Dobra. No i teraz nam zostały te nieszczęsne parapety. No ja myślałem, że coś dzisiaj jeszcze oteksturujemy. No coś się oteksturuje, ale to już nie to jest. To nie jest to, co bym chciał, a jeszcze kurde te barierki, o Jezus. Te barierki, co z nimi skombinować? Dobra, coś wymyślę. Może z tych... jak to się nazywa?
tych kontenerów coś zrobić. Ale to najpierw muszę ten. Joanko. Z parapetami machnąć. Teraz pytanie, jakie kurde zrobić? Jakie tu ładnie by wyglądały? Bo zrobię te takie, powiedzmy, a la plastik, co są import. Okna, parapety. Parapet cienki. Tak, ja muszę sobie tu blok. Parapet cienki wygląda tak. Średnio wygląda. Do tego nie pasuje. Teraz będzie parapet plocek. No to już lepiej trochę wygląda, nie? Teraz będzie parapet kwadratowy. O, ten najlepiej wygląda. Dobra, to jego się zostawi tak. Dwa, sharp. Wyśwignę go tu gdzieś do góry. Ale już od razu chyba połączę. No ten teraz chyba jest najlepszy, nie? Ten co teraz mam zaznaczony, nie? Skrócić. O, dobra. Chyba będę później łączyć dopiero. I mi się tu nic nie pokićkało. Antena. Czwarte piętro. Powinien mieć prefab. Nie, właśnie ja nie chciałem takiego czegoś mieć, bo ja chcę mieć tak, że są różne parapety do różnych okien. Ja wiem, że mógłbym porobić kurde zestawy, że po 5 kurde różnych parapetów, kurde z 5 różnymi kurde oknami i tylko ten, ale widzisz, okna też kurde niby miałem prefaby porobione, ale kurde szerokościami i tak dalej się bawiłem, nie? Dlatego ja wolę na przykład osobno mieć to, nie? Wiem, że to mogę integralnie zrobić, ale potem jak to wszystko skalować jedno z drugim tego, a tak to po prostu sobie zrobię teraz jeden parapet i sobie to zacznę kopiować, nie? Teraz jeszcze takie pytanie. To są węższe te, nie?
No. I teraz już tutaj się robi japa, nie? Także trzeba dokładnie wszystko sprawdzać. Dokładnie się podkleił. Szybko idzie ta robota, to tymi parapetami to nie, akurat nie jest problem. 1,40 m to już będę mógł je też machnąć. Tam na przodek, nie? Gdzieś zostawiłem je? Aha, tu jeszcze zostawiłem jednego. Nie wiem po co go tu zostawiłem, ale go za chwilę usunąć. No potem jedynie co, no to tylko z tymi oknami się pobawić, nie? Żeby je dociągnąć do parapetu, nie? Ale to tam już akurat nie jest problem. Chyba reszta są okna. Nie, te też są na 1,40 m, tylko te są dwójki. Ja sobie pokopiuję po całości. Zapiszę. No, teraz sobie to tak, nie. I to są 1,50 m. Są cztery, dobra. Tam można pokopiować to. Zastanawiam jaki on w ogóle wysoki jest, kurde, żeby też nie było, że muszę go jeszcze raz pociąć na wysokość.
już są długie, dobra. Jak te są długie, R180, ja podciągnę pod te okna. No i widzisz, i już jest kurde. Ja już muszę poprawiać, nie? Nie jest jakieś trudne. Wstępnie dzisiaj oteksturuję jedną teksturą. Ewentualnie sobie dachy zrobię. No. I to wszystko. Teraz pytanie, jak ja mam zrobione. Są jakieś materiały nadane na to. Czyli jeszcze raz mogę. Jeden parapet jest koślawy, to będę mógł go przestawić. A ten tam na dole jest przestawiony taki. To wszystko, dobra. Tylko go przestawić. Po co ja go tu zostawiłem? Jest to. Co on tu mi tu kurde pokazuje? Takie buty, dobra. Okej, dobra. Będę musiał parapety jakieś załatwić. To są na ile? Na 1,40 m, tak? 1,40 m, to będę musiał załatwić te. One są na 1,40 m. R90, ok.
is wishing you. Dobra, to są 1,40 m. Tu będą metrówki, tak? Najpierw tak zrobię. Będzie musiał być zamknięty parapet. To muszę pociągnąć do samego końca, tak? Tak. Y minus 1 flip. Że jest pożyteczne, dobra. To jest ile? 3 metrówka? 3 metrówka, a tu ile jest? 2,5. Gdzie tam też jest 2,5, dobra. Mogę to już na 2,5 sobie skopiować. Zgadza się. W sumie to mogłem tych okien nie łączyć z drugiej strony. Jak to wygląda? Kilka materiałów. No i Blender mi wysypał. Dobrze, że zapisałem teraz, nie? Bo też potrafi takie coś kurde zrobić, że weźmie się, wywali. Ta. Sklep. Nie, nie chciałem sklep.
ostatnio był bloko. Have you met Chucky yet? Yo, what's up, bro? Aha, czyli to jest wszystko to. Tyle rodzajów tych ścian. Rama, dobra. Ale przynajmniej wszystkie te ramy będę mógł. I te ramy będę mógł potem pokopiować. Że rama nie jest akurat najmniejszym problemem. Dobry wieczór. To jest Tinka Gaming. Robię blog od wczoraj razem z witrynami sklepowymi. Tak to się prezentuje. Te czerwone to są takie prześwity, nie? Gdzie widać środek budynku, ale ja tu kładę parapety. Potem będę te parapety, okna będę doklejał do tych parapetów, to wszystko zniknie, nie? Na to nie ma co zwracać uwagi na razie. Na razie takie coś zrobiłem, nie? Jeszcze będę musiał zrobić te barierki, takie te podpory. No i to jest jedna witryna sklepowa, tu jest druga i tu jest trzecia, nie? I tu jest z tyłu takie wyjście, nie? To są wyjście na podwórko. To jest wzorowane na budynku z Legnicy. Takie coś. Apteka, bar i żabka. Apteka jest. Nie przychodnia, jest apteka. No, ale tak jak Mariusz mówił, tam wyżej pisał, bo on tu z okolic właśnie z Legnicy, mówi, że ten budynek remontowany już był, więc z tego. To jest 17 rok, ale to jest 21, więc to już te zdjęcia są nieaktualne, bo już jest on po remoncie, nie? Tak to z tyłu wygląda. Tak na oko tu jechałem, bo to totalnie nie widać. Totalnie nie widać, jakie tu jest rozmieszczenie tych okien. No to też tak na pałę, żem leciał, nie? Żeby ten. Tak mniej więcej, żeby w miarę to pasowało, nie? Ale tu, co w miarę widoczne wszystko jest, to próbowałem to odwzorować, nie? Wraz z tymi oknami to się trochę męczyłem, bo tu kurde, rozmiarówka mi nie chciała typowo pasować, nie? Bo to jest inna rozmiarówka, kurde, okien, bo ja tak liczyłem po 3 metry, potem nie chciało mi się to zmieścić, zmieniłem na 2,5. Ale potem tu sobie pomierzyłem wszystko, że tam jest 2 metry, tu 3 metry, tu. A za chwilę tu na aptece mi, kurde, takie odległości powychodziły tutaj, że to totalnie, to tutaj totalnie nie pasuje, nie? Bo tu jest, to jest... Bo to jest tak, jedno, drugie okno, potem jest ściana, raz, dwa, trzy, cztery i ściana, nie? A mi tu wyszło raz, dwa, trzy, ściana zamiast dwa, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć i dopiero ściana, nie? Więc tu jest jedno przęsło za duże, a tu jest dwa przęsła za duże, nie? W Blenderze nie jest aż tak źle, no. Ja tam nie narzekam. Lubię się w tym bawić. Tym bardziej, to jest prosty model, tylko tu jest dużo zabawy, o tak powiem, bo jest dużo, dużo detali.
Ale jako model to jest prościzna. Ale jeszcze mam pomysły na kilka innych budynków, także. A ja nie wiem, ja używam starej wersji Blendera, bo jest stary, według mnie lepszy ten eksporter do i3D. Bo z nim ja mam takich problemów jak z tym nowym. On ma jakieś problemy z eksportem tekstur. Nie wiem dokładnie jaki problem jest, ale ja nie chcę się przesiadać na jakąś nowszą wersję. Jak mam tą sprawdzoną z tym eksporterem i tutaj wszystko mi wychodzi, to mi jest dużo lepiej, nie? Bo tu jest tylko tak, po prostu wchodzisz, eksport i 3D, zapisujesz sobie, odznaczasz tutaj dwa ptaszki, eksport i koniec. Masz przeniesione z teksturami, masz przeniesione wszystkie modele, nie? A w tym nowym to tak, naciskasz N, wyświetla ci się tutaj jakiś ten, tu masz ten, jak to się nazywa? Eksporter i tu masz potem do zaznaczania, w którym folderze zaznaczyć, potem co przenieść, czy siatki UV, czy jakieś tam inne rzeczy. A tu po prostu wszystko naraz mi się przenosi to, co chcę i to wszystko, nie? Coś widziałem na tubach, że teksturowane moduły AI są. No są, ale... No jak dla mnie do farminga to one się nie nadają, nie? To jest bardziej do renderowania filmów albo do zdjęć, nie? 80. Właśnie jaka jest dalsza droga, żeby taki budynek osadzić na przykład na mapie? No to... Jakby to powiedzieć, no muszę najpierw wymodelować, nie? Wezmę ci, pokażę na przykładzie... na przykładzie ratusza, nie? Na przykładzie ratusza ci pokażę. To jest tak. Robię sobie ratusz, nie? Jest sobie ratusz. Jest sobie, mam ratusz zrobiony, gotowy, nie? Robię do niego sobie kolizję. Czyli tu po prostu, żeby przez niego nie przeniknąć, nie? Jak jest kolizja zrobiona, robię okluzję. Czyli to jest tak, że jak podejdę pod ścianę, to gra nie renderuje tego, co jest za tą ścianą, nie? Czyli to jest taka przezroczystość, nie? Że modele znikają dla optymalizacji, nie? Robię okluzję, nie? Robię potem drugi taki sam model, tylko w gorszej jakości, żeby on w oddali był przedstawiony, nie? Że procesor nie ma tyle do przetworzenia na nim niż na takim dokładnym modelu, bo tutaj masz prawie 15 tysięcy ścianek, a na tym masz 4 tysiące ścianek, nie? No jest po prostu tutaj tylko płaski, on nie ma tutaj żadnych tych ramek, żadnych tutaj barierek i tak dalej, nie? Potem masz na końcu, sobie robię osobny model i tutaj sobie robię zabrudzenia, nie? To są po prostu kolory zabrudzenia i w tych miejscach, gdzie są białe, to się robią zabrudzenia, nie? Dobra. Eksportujemy do edytora, tak jak tu pokazywałem, zaznaczymy to w te wszystkie rzeczy, eksport i 3D i tutaj mam ratusz, nie? Zaznaczony ratusz, ale nie eksportuję, bo już mam, nie? Wchodzę sobie w ratusz. Wchodzę sobie w ratusz, tu sobie wezmę światełko, zrobię. Ratusz jest zrobiony. Tworzę sobie trzy transformy. Load, czyli obiekt widziany z bliska i load 1, obiekt widziany z daleka. Nie? No praktycznie po tym dużej różnicy nie widać, nie? Jedynie co widzisz, no to po cieniu, nie? Że się zmienia. A tak to praktycznie nie widać, że to jest różnica, a to jest trzy razy
No, tak jakby RAW i JPG. No, to jest, no tylko, że to jest na modelu, nie? A nie na teksturze. No i teraz dopiero jak tu cię ten cień widzisz, to dopiero widzisz, że jest jakaś tam różnica. Różnica na modelach, nie? Ale to jest, wagowo jest 3 razy mniej, nie? Tu ma wierzchołków jest 63 tysiące, a tu wierzchołków jest 19 tysięcy. 4 razy mniej. I tak, wstawiam sobie okluzję, wstawiam sobie kolizję. Na ratuszu sobie dodaję dodatkowe tekstury, bo ogólnie tekstura jest tylko mapa albedo, nie? Jeżeli przez Blender i normalka, nie? Ale trzeba jeszcze dodać blask, czyli to jest ta tekstura takiego odbicia światła. No na metalu no to jest bardziej taka żółta, ona bardziej się świeci, nie? Ale na przykład jak jest jakaś tam na przykład papa dachowa, która się nie świeci, ona jest zielona. Takie jest kolorystycznie, nie? Tworzę sobie shader. Tu źródło shadera, robię sobie building shader, tak się nazywa. Custom Parallax, zaznaczam sobie z tych tutaj rzeczy, czyli Parallax, czyli to właśnie to jest te wypukłości i tak dalej, nie? Wyskakują mi tutaj te shadery. Tu zaznaczam sobie teksturę brudu, nie? Czyli teksturę generowania brudu. Shader niestandardowy pierwszy, czyli to jest tekstura brudu jako dirt. No to akurat no, edytor tego nie pokazuje, ale to jest map dirt. Dwójka to jest map moss, czyli to są te druga tekstura zabrudzenia, która standardowo jest mchem, takim omszeniem. Trzeci to jest snow specular, czyli jeżeli zacznie się mróz, to przykładowo na wszystkich płaszczyznach, które są widoczne od góry, pojawia się szron. Można na przykład w Blenderze wyłączyć ten szron, przesuwając na siatce UV model w lewo i wtedy na przykład jeżeli jest środek budynku, to w środku budynku na przykład na podłodze nie ma tego szronu, nie? No i na końcu jest shader niestandardowy, to jest ta tekstura high, nie? Czyli to jest ta tekstura wypukłości, nie? Że przykładowo tynk jest lekko wypukły, albo nie wiem, dachówka jest taka lekko wypukła na przykład, nie? Ten dach. To jest wszystko na teksturze się wtedy generuje, nie? Zapisuje się i wrzuca się do mapy i koniec. Nic więcej. Najgorszy to jest właśnie ten te dodawanie tej tekstury, bo jeżeli to jest na kilku materiałach, bo teraz jeżeli chodzi o mody z ModHuba, oni sobie żądają, żeby wszystko było na Atlasie. Atlas tekstur to jest coś takiego, no to pewnie wiesz co to jest, ale wytłumaczę tam, może ktoś jeszcze był ten, jak nie rozumie. Czyli to nie jest jedna tekstura, tylko na jednym obrazku jest kilka tekstur. I najlepiej by było tak, żeby jeden model miał jedną teksturę. Czyli jest jedna tekstura ta albedo, jedna tekstura tego blasku, jedna normalki, jedna tego tekstura high, nie? A nie przykładowo tak jak tutaj mam dużo tych tekstur, bo to jest każde osobno, ale wtedy mam jeden model. Jeżeli bym miał zrobione to w dwóch zestawach, to wtedy bym musiał ten model pociąć i wtedy ten model by był w osobnych rzeczach, nie? Na samym początku, jeżeli tak się tłumaczy na sucho, ja tego nie pokazuję, trzeba by było patrzeć wtedy, kiedy ja to na bieżąco robię, nie? Jakby się obejrzało raz, drugi, trzeci, to by się skumało, o co chodzi, nie? Ale tak na sucho, jak ja tylko mówię, że to się klika tu, to się tu, to się tu, no to nie idzie tego tak ogarnąć. To jak na pierwszy raz, to kompletnie nie idzie tego ogarnąć, ale no to jest normalne, nie? Wiadomo, no każdy się uczy i każdy
No jakoś musi to załapać, nie? Po swojemu. Ale ogólnie to nie jest trudna rzecz do roboty. Sobie teraz parapety pokopiuję. Gdzie się zgadzać? Wszystko tu. A już się nie zgadza. Dobra, tu się zgadza. Dobra, tu się na szczęście zgadza. No ale jeszcze będę różne. Będę jeszcze drugi taki blok robić. Nie, to nie to. Tu muszę. To jest drugi blok. No właśnie pamiętam, jak próbowałem trigger na mapie postawić, żeby drzwi otwierał. Raz tylko mi się udało. No z triggerami to już kurde troszeczkę gorzej, nie? Bo triggery już są skryptowane i też zależy, jakich chcesz, czy mieć te place able, czyli do budynku stawianego przez grę, czy trigger taki ustawiony na mapę na stałe, nie? Bo to są dwie różne rzeczy wtedy, nie? To jest jeszcze jeden taki blok z witrynami i to wtedy wygląda tak, nie? Musiał trochę gdzieś dalej to odskoczyć, żeby zobaczyć, jak to. Nie, może tu na rynku jakoś. No, wtedy dopiero będę widział, jak to z daleka widać, nie? Jak to wygląda. No, ale to jest drugi blok, który będę chciał zrobić, żeby go postawić obok, bo akurat jest nasz. Szkoda, że do 19. Szkoda, do 19 jest ognisko. Można dodać dźwięk i przełącznik, dodać, żeby się odpaliło na klik myszką. Szkoda, że nie ma. Znaczy, ognisko jest, ognisko działa, bo ja mam ognisko na mapę. Ale już nie jest odpalane, tylko po prostu na stałe już się cały czas pali, nie? Ale idzie takie coś zrobić. Po prostu zrobić na zasadzie drzwi. Ustawić te drzwi, że są jako przesuwne. Klikasz na ognisko i przykładowo sam ogień, on się chowa pod mapę. I wtedy tego nie widać, nie? Fire coś tam. Ale co, że fire camp? Że to takie ognisko? No. Ale jeszcze będę chciał jakieś tam budki z warzywami, czy takie właśnie takie ala mini zieleniaczek, nie? Zrobić przy kamienicy. Kiosk muszę zrobić. Jakiś mały taki budynek, jakiś mało tak są te GS-y na przykład, takie te małe budynki z tym. No coś tam gość robił, mieliśmy takie, robiliśmy Q&A przy ognisku. A to nie widziałem tego. To nie wiem, to albo będę musiał gdzieś poszukać, albo ewentualnie na privie mi to podeśli to. No Fire Camp, no to w 19 był taki, no. No i to działało, tylko tam był trochę inny skrypt. I tam był dosyć ciężki ten skrypt, niestety. Bo on potrafił, kurde, dużo popsuć, nie? Tak samo, kurde, jak był taki model uli, nie? Że ule na pszczoły, który był w prefabach na modhubie. No, ustawiło się ule i nie chciało się edytor odpalić. Czyli przytaczam tutaj historyjkę z Brodna, gdzie straciło się kolejne 2 miesiące roboty.
ale na szczęście udało się to odzyskać, tą całą robotę, bo się po prostu tylko ją z plików wypchnęło, nie? Te ule. No przez XML-a. Nawet już znalazłem linijki, gdzie podpiąć OGG z dźwiękiem, ale no nie węglało. Nie no, dźwięki to akurat proste idzie ten odpalić. Dźwięki to jest akurat jedno z najprostszych rzeczy, nie? Jeżeli ma się dobrze ustawiony dźwięk, nie, że on musi być w tym w mono, OGG i ten, to jest najlepsze, nie? Tworzy się dźwięk i on musi być we wave, nie? Bawę, nie? Wave. Ale do mapy trzeba wsadzić OGG, żeby gra czytała OGG, ale żeby edytor przemielił dźwięki, to musi być wave, nie? Pomyśl nad tym ogniskiem, jak zechcesz, bo to jest mega patent. Znaczy ognisko ja mam, które się pali cały czas. I to jest po prostu na razie na działkach, będzie nad jakimś jeziorkiem, nie? Na takimi przy domkach letniskowych. A tak to... No nie myślę, czy więcej chodzi. No o to, że... No chodzi o to, że on musi się odpalać do danej animacji. No to na zasadzie drzwi po prostu jest zrobione i tyle. To jest najprostszy sposób, że... No bo wtedy, jeżeli ten ogień chowa się pod ziemię i go potem tam nie ma, nie? To jest taki efekt, że ten ogień zanika. A jak on się pojawia z tej ziemi, no to się że on się pojawia do góry, nie? A tym bardziej jak jest ustawiony jeszcze dym, to można jeszcze ustawić tak, że ten dym, on dopiero schodzi, że dopiero, że to się niby tli, nie? Tak samo z rozpalaniem. Najpierw jest trochę dymu, a potem dopiero widać ten ogień, nie? Więc można na takiej zasadzie to zrobić. Może pomyślę na takim czymś? Bo to nie jest głupi pomysł. Ale to na razie jest pomysł na kiedy indziej. Z dźwiękiem to wiem jak ogarnąć. Wiem, że to moja bajka, ale tyle jeśli chodzi o ognisko, reszta to czarna magia dla mnie. Tak, albo jest ogień, albo popiół i drewno, no. Nie, to wszystko idzie ogarnąć. Żeby było tak ogarnięte jak Green Hill. Nie no, ogarnąć idzie to tam. Najgorsze właśnie załapać to wszystko, nie? No to jest w sumie jak z jazdą samochodem, nie? Jak się nauczysz, no to już jedziesz, nie? To jakoś się ciągnie tą imprezę. Dobra, zapisane jest. Tu gdzie są te parapety, to mogę to pokasować. Kurka, już 9 godzina. Ten czas leci. W Green Hill jest to mistrzostwo patyki, działanie deszczu na ognisko, obkładanie kamieniami dookoła, no ale wiesz, no nie można porównywać, kurde, dwóch różnych gier, kurde, od dwóch różnych producentów, nie? Palanie się drewna trzeba podkładać. No, to wiem o co chodzi. No ale no, co można się spodziewać po farmingu? No kurde, no, to jest gra o ciągnikach, a nie kurde o rozpalaniu, kurde, ogniska, nie?
Masz kurde ciągnikami jeździć, kurde pole orać. No jakby na przykład kurde prowadzili we farmingu kurde poziom głodu, kurde to jest... Strasznie by to popsuli. Że kurde nie możesz na przykład, nie wiem, iść w pole, bo głodny jesteś. Dobra, no jesteś głodny, no kurde może to jest jakaś tam... jakaś imersja, że faktycznie może, nie wiem, głodny jesteś, trzeba iść do domu, coś tam zjeść i tak dalej. Albo na przykład, że jesteś zmęczony i wtedy, tak jak w ETS-ie, przykładowo oczy ci się zmrużają i krzywo jedziesz, albo coś takiego. Ale... komuś by była potrzebna taka mechanika? Nie wiem, kurde. Ogólnie poziom survivalowy jak Farmer's Life. No, Farmer's Life jest akurat dobrym przykładem, tylko że to jest... To nie ma aż takiego dużego, rozległego świata, nie? Bo jednak farming ma trochę inaczej z tym światem zrobione. No, wiem o co chodzi. Dobrze, jest dobrze. Mogę se skasować. Pociągnę do końca. Zgadza się, dobra. No w sumie Efest jest mapa jakiejś okolicy Farmer's Life, tak samo nawet bym powiedział, że tam są większe obszar lasy, jakieś jeziora. No są, tylko że pytanie jaka tam jest wielkość. No i poza tym też jest inny silnik, nie? Nie wiem czy tam jest na Unity, czy na jakimś Unrealu, nie wiem. Ci wydaje, że na jakiś chyba Unity jest ten Farmer's Life. No ale tam całkiem, ale tutaj znów wracając do punktu wyjścia inny silnik. No właśnie, to jest to, nie? No i to jest inny rodzaj symulacji. No to jest tak samo jakby porównać, nie wiem, Car Mechanic do tego, do My Summer Car na przykład, nie? Całkiem dwie różne rzeczy. Też niby rozbieranie samochodów i tak dalej, ale no całkiem na innej zasadzie, nie? No jednak farming, no to jest jeden z najprostszych... Farming ma jeden z najprostszych edytorów do gry, nie? Co, udało się wrzucić mody? Widziałem, że tam na Discordzie z Michałem byłeś, sobie tam gadaliście.
Dobra, parapety są chyba wszędzie już, nie? Tu jeszcze nie dodałem. A, tu jeszcze nie dodałem, dobra. Jutro tą mapę, tą Italii będziesz chciał tam odpalać. Wrzucam cały czas, no pogadaliśmy trochę. A, no spoko. Jak jutro tam będziesz chciał tego, no to daj znać o której, nie? Godzinie. Byś tam chciał. Tak, tego to sobie jutro zrobię jakąś szybką dżemkę jeszcze, bo dzisiaj kurde też już nie spałem. Po południu, nie miałem czasu. Więc trochę mnie kurde przymula. Ale zrobię. Zrobię takie wstępne oteksturowanie tego i też będę kończyć. Muszę jeszcze te parapety do okna, do parapetów dobić, nie? No, ale ogólnie sam zamysł tego budynku, no kurde, bardzo ładnie wyszedł, nie? No jestem kurde zadowolony z niego, jak 19 nie ma szans. No spoko, nie ma problemu. Kopiowane to mogę sobie oznaczać. Mamy odległości. Ok, zmykam. Dzięki za instrukcję. Miłego wieczoru. No wzajemnie, trzymaj się. I dobrej nocki. Mam nadzieję, że kiedyś jeszcze się tam pogada. Kurde, będę musiał do ciebie kiedyś na live'a, kurde, wejść, się pogada trochę. Gdzieś tam na jakimś Discordzie czy coś. Nie to okienko, to jeszcze to okienko. Tak zrobię. Dobra, jasne, zapraszamy, gramy codziennie, dzisiaj o 21 liczymy Ferbusa, no dzisiaj, no kurde, no dzisiaj nie dam rady, no już niestety, no, może coś w weekend, bo jak piątek mam wolny, bo za sobotę, nie, za święto, może coś piątek, może w sobotę, zobaczymy, ale tak to... No trochę dla mnie już za późne godziny, nie? Jeżeli ja codziennie tam wstaję o tej 4 godzinie rano, nie? Ale jednego razu na pewno się zgadamy, na pewno. Trochę tych okien jest teraz do zrobienia.
Tak z czystej ciekawości zaraz zobaczę, ile u mnie ten mapy Shapes waży. Mapa waży 3 mega, a Shapes waży 259 mega. Nie wiem, Mariusz, czy jeszcze jesteś, czy nie. Nie ma problemu, czasami zrobiłem też, skakuję na live. Oj. Skasowany. Skasowany komentarz, halo, co to się dzieje? Czasami za dnia wskakuje na strumyk. Jeśli znajdziesz czas i ochotę, to oczywiście zapraszamy. No jasne, nie ma problemu. No dzisiaj też jeszcze jak skończę, to chwilę wskoczę, żeby obejrzeć, ale to takie, no to nie będzie długo, nie? Ale tak żeby kiedyś razem tam sobie tak typowo pogadać, czy co, to no to jakiś tam, nie wiem, jak będzie może weekend, albo jakiś tam trochę wolnego, wtedy chętnie wpadnę, nie? Żeby sobie typowo pogadać. Dobra, tu już są zrobione. Jeszcze jeden rządek. Muszę zobaczyć, moment. Już chwila. Tylko mam prośbę, jakbyś tego moda, co mówiłeś, wrzucił gdzieś i dał linka do pobrania mi i Michałowi, bo być może dołączy do nas jutro. Ja później też wrzucę i linki tam dodam. Ty mówisz o tych dwóch modach, nie? Jak on się nazywał? Store Delivery, ten sklep stawiasz gdzie chcesz i ten drugi Easy Development Control, nie? Do tego latania, spawnowania tych rzeczy i tak dalej. Te dwa mody, nie? A reszta to nie wiem, czy byś jakieś... czy typowo wszystkie z tego, z Malinowy byś dawał, czy jak? To wtedy też byś musiał dać info, nie? Czy wszystkie tam z Malinówki, czy tylko jakieś tam wybrane, nie? Z czystej ciekawości ściągnąłem w ogóle tą mapę? Bo nawet jej nie pobierałem, tak szczerze. Będę musiał ją jutro pobrać. Dobra. Do mods. To jest do 19, Land of Italy, to jest to? Nie.
Czekaj. Mod hub us ipa al. Tak, bo mam oddzielone PGR, wrzosy, więc tylko foldery podmieniam. No ja tak samo robię, nie? Land of Italy, to jest to. To jest to. A to będzie szybciej pobrać. Kurde, jak to pobiera się? Zero. Nie chcę. Ja przed chwilą ściągałem z pirackiej strony. Aha. Dobra, to sobie jutro. Ale płatna 1 euro. Nie, ona nie jest płatna. No jest darmowa, ta mapa. Przynajmniej mi się wydawało, że ona jest darmowa. Mapę wrzucę. Tak będzie najlepiej, bo zapomniałem dokładnej nazwy. I tak dodatkowo pewność, że ta sama. No, to z drugiej strony to samo. Ta, też racja, nie? Tak, tego to gdzieś tam podeślij i tyle. W mapę. Jak tego to wrzucę dzisiaj linka do tych dwóch modów, nie? Story Delivery i Easy Development Control. Albo po prostu wrzucę gdzieś na serwer i pchnę linka, nie? Jeszcze dzisiaj to wrzucę, bo tam jest kurde dwie. Dosłownie 30 sekund roboty z tym, nie? S, dobra. Teraz. No tak szczerze mówiąc, to chyba dzisiaj już kurde teksturować nie będę. Już jest kurde 15 po 9. Zanim te okna zrobię, to będzie przed 10. Nie, kurde. Dzisiaj nie. Chyba teksturowanie sobie zostawię na prywatę. I ewentualnie będę zdjęcia potem podsyłał, jak to wygląda, nie? A tak mówisz, że Michał może jutro wpaść, nie? A ciekawe, czy Pawełek też by był. On to by od razu kurde na mapie rozpierduchę zrobił. To szybko poszło. Jest równo, dobra. Nie wiem tego, więc nie mam możliwości zapytać. No faktycznie. Z nim to też taki kontakt, kurde, jak o kant dupy, tak szczerze. On jest faktycznie, kurde, to jak te
Jednak mógł sobie zostawić ten nick, kurde, duch.pl. Bo kurde, on jest faktycznie jak duch. Raz jest, raz go nie ma. Takie widmo. O kurde. To jest teraz wyzwanie. Each painful but delightful to live through. You came into my life just like another season. Not for long, just a time. Pojawia się i znika, nie? Jak ten. Jak ciemny na pasach, nie? Pojawia się i znika, pojawia się i znika. W takim kawale było kiedyś. Idzie sobie ciemny przez pasy, przez jezdnię i śpiewa. Pojawiam się i znikam. Cztery są cztery, dobra. A kiedy się te śląskie kawały słuchało, na YouTubie akurat są, z tych masztalskich. Kiedyś pamiętam, dziadek miał na kasecie jakąś tam pierwszą i drugą część. Ja to kurde muciłem na okrągłe, nie? Że te kurde dowcipy to ja na pamięć znałem, nie? Ale potem, no, radia się popsuły, nie było na czym słuchać, kasety się powciągały, ale potem gdzieś na necie znalazłem, mówię, o kurde, ale znalezisko. No to też kurde z takich kanałów, co... To już kurde... 10 lat w ogóle nieaktywne są. A jak teraz do grudnia mają nieaktywne kanały wszystko kasować, bo maile, nie maile i tak dalej, wszystkie nieaktywne kanały mają być kasowane. Aż kurde szkoda, no to mówię, to se kurde pościągam, nie? Będzie chociaż co wspominać. Takie kurde rzeczy to są perełki. Książkę czytałem o masztalskim, ale to co, że te też były dowcipy, czy to co to było? Bo książki nie kojarzę. Ja tylko z tych, wiesz, nagrania z kaset, Polskie Radio Katowice, wiesz, i leciały audycje w radiu, nie? To było nagrywane potem na kasety. A dowcipy to były. Ciekawe, czy na necie idzie takie coś dostać. Książkę o masztalskich. Jak tak, to kurde chętnie bym nawet kupił, nie? Wiesz, no niby kurde głupie dowcipy, nie? Ale no jednak coś kurde w tych starych dowcipach jest, nie? Bo ogólnie dowcipy to no, taki wymarły gatunek humoru już, nie? Teraz to już są stand-upy i memy, nie?
kiedyś było opowiadanie dowcipów, potem weszły kurde kabarety. Teraz został kurde stand-up z tego wszystkiego, nie? No ale tam i kabarety, i stand-upy kurde lubię pooglądać sobie. Może kabarety już teraz tak nie bardzo, bo wiadomo, nie? Teraz już takie kurde, no trochę suche są, ale kurde stand-upy? Szkoda, że na jeden mi się nie udało kurde pojechać, bo odwołali niestety, no ale cóż. Ale na jednym byłem, to ja myślałem, że ja tam zdechnę ze śmiechu, nie? Zapisane. Teraz te okna w środku, kurde nieszczęsne. To jest do ziemi chociaż dobite. No, chociaż to jest dobite. Berety jakie takie nieświeże już dziś. No, no już. Już na tych kabaretach, kurde, już nie ma pomysłu. Co mają wystawiać, nie? Teraz jedynie co, no to kurde ta polityka. Tylko ta polityka, nie? Kiedyś pamiętam, kurde... No, te stare kabarety, kurde, te jak jeszcze te czarno-białe, ten Dudek albo ten Tej, co było, to kurde, to były fajne kabarety, nie? Potem już weszły te... nowsze, co były te Ani Mrumru, czy tego Moralnego Niepokoju, to tam to też fajne to było, nie? Czy tam Halama, czy jakiś tam inny, to jeszcze też było fajne, ale teraz te nowe, to tego kurde doglądać nie idzie. Neonówka kurde zrobił jeden fajny o tym kurde niebie, co było, nie? No i na tym się skończyło, nie? Fenomen. A teraz kurde tyle o tej polityce tam kurde walą. To mi się już nie podoba. A pytanie, co tu jest zaznaczone, jeżeli ja mam kurde... mi coś gdzieś krzywo się coś. Aha, bo ja to parapetu nie machnąłem w ogóle. Ja się dziwię, czemu kurde mi tutaj świeci, nie? No, także okna już są porobione, parapety są porobione. Wszystko jest tu ogarnięte, tutaj dach taki może być, taki leki, tego będzie papa dachowa. Jakieś te no, jak to się nazywa, te banery sklepowe, no to to się na górę tutaj da. Tutaj na okna to nie wiem, może jakieś wlepy tylko wlecą. No nie wiem, czy teksturować to typowo tak jak ta apteka jest oteksturowana, nie? Że jest typowo okno, nie wiem, zobaczę może. Może coś wymyślę z tego. Chociaż nie wiem, pomysłu tak średnio mam pomysł na takie coś. Na takie okno. Nie wiem, będę musiał coś pokombinować. Na razie nie mam pomysłu. Coś przez weekend pomyślę, jak tam wolne mam, to się pomyśli, a teraz
Tekstury. Wezmę to jeszcze raz, zapiszę, te tekstury pokasuję, bo one mi są zbędne, bo to jest wszystko od tych okien i tak dalej. Tekstury, muszę tu se pomocnika wziąć. O, tekstury. Nie. Chociaż już to na mapie mam. Tak, tynk podrapany, może ten tynk. Tynk drapany. Teraz trzeba to zmierzyć, ile to ma w ogóle metrów. Z czystej ciekawości. Jakie to jest wysokie? Tego nie wiem, kurde. I już jest kicha. Chociaż w sumie 14. Coś się wydruci z tego. To jest w sumie 49,4 metra. 49,4 metra. Dojedziemy. Zobaczymy wszystko. 49,4 metra. Dobra. Będzie to jakoś wyglądać. Czy zrobić z tego połówkę? Chyba połówkę z tego zrobię. 0,5. No chyba lepiej to wygląda. Ale i tak trzeba to... Odznaczę. Dobra, to na razie sobie zrobię tak. Dodek tekstury GX8 minus 8 w górę Y. To na szczęście jest git. I ja tego dachu nie pociąłem, a powinienem. Bo byłby duży problem z tym. Die!
Jak to ogarnąć? X8. No tak, na ledwo. To już nie jest też. Teraz jest problem, jak to przeciąć. Jeżeli ja to wszystko, to zrobię tak. Przesunę sobie tu. O. Takie coś, dobra. O. To już nic nie da, dobra. Co z tym teraz? Tak zrobię. Tak. Nie. Tak zrobię. I 8 minus 8.
X8. O, pasuje. Material, dobra. Może papę dachową jeszcze tylko dzisiaj machnę. I będę już też kończyć, bo... Nie dosyć, że kurde dzisiaj były szwaby. Dzisiaj były szwaby w delegacji. Także cuda na kiju. Papa dachowa. Też papę się da. Dobra. S. Co by tu można było dać teraz jeszcze? Tynk dwójka. I dwójka by była na tych filarach śmiesznych, tak? Jak to wyglądają te filarki? Teraz pytanie, jak to z ulicy wygląda, czy to jest cała ściana pomalowana, czy tylko sam filar? Widzę, że też okna mają takie malowania. No, tylko te okna mają, tylko te filarki mają, dobra. Bo teraz tynk to będzie musiał być z brązem, nie? Będzie z brązem, to będzie to samo, tylko że brąz. No to jakiś taki brązowy tynk. Brązowego baranka mam jakiegoś. No też nie mam, kurde. Coś w brąz bym potrzebował. Dobra, to trzeba zrobić, nie? Teksturę. Drapany. Z gruby to nie, ten się nie nadaje, chociaż też by się w sumie nadał. Tak z czystej ciekawości ten tynk, nie? To był drapany. To był tynk gruby. Jakby to wyglądało. Nie, ta tekstura się totalnie nie nadaje. Za bardzo powtarzalna jest. No i blendera wywaliło. Trudno. Na szczęście nie zapisałem tego, to nic nie straciłem. Dobra, zrobię tynk 2. Teraz zapiszę. Dobra, to można ten tynk. Trochę go zbrązowieć. Odcień na scenie. Hmm.
Coś takiego. Zapisz jako link drapany. Żółty nie. Wezmę sobie brązowy. Gdzie tu mam ten blok? Stores. Żółty tylko. Jasny. Raz. Dobra. Wezmę drapany, tak. Na tą teksturę zmienię sobie. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Tu, tu, tu. Potem wyszło tu. Raz, dwa, trzy. Potem między balkonami. Więc z balkonami to wszystkie. Obok balkonu jeden. Potem tu są trzy. Raz, dwa, trzy. U góry są dwa. Potem przy balkonach są trzy. Raz, dwa, trzy. Potem tu są wszystkie. Tu i tu. A, nawet dobrze to wygląda. Ciekawe, jakby to zrobić w trybie rendered. To by musiało światło być zrobione. Czekaj, to ja zrobię sobie tak. S. Zrobię sobie rendered. Gdzie to jest światło, light? Średnio wygląda. Zwykłego. No to co, no resztę trzeba będzie jutro robić, nie? No nie, nie źle, nie? To znaczy przyjdzie więcej detali, okna, nie okna i tak dalej, to będzie całkiem inaczej to wyglądać, nie? Będzie dużo inaczej wyglądać. Jakieś tam też reklamy się na to nada i tak dalej, to nie będzie tak pusto, nie? Tak samo jak na te sorki. Tak samo jak na te sklepy też się inne tekstury trochę da. Będzie całkiem inaczej to wyglądać, nie? Właśnie, to mogę pokasować. To jest totalnie zbędne.
gdzie tu się kończą te. Tu gdzieś w połowie. Można zrobić tak, jak to się łączy w połowie. A. Jest ta ścianka obowiązkowa. To akurat się łączy, dobra. I teraz apteka, jak tu się zaczyna? Apteka się zaczyna na tym tu, czyli rozkasować. To nie może być skasowane. No i reszta jest git, dobra. Ta tutaj, ta ścianka. Może być skasowane? Może być skasowane. Dobra. Żeby nic nie popsuło. Ewentualnie może te tutaj, te kolory, co są. O, teraz lepiej wygląda. Może tutaj w tych, w ramach okiennych dać co? Tu, w tych miejscach. Takie obmalowania. O, jakby to wyglądało. Zawsze z daleka by to trochę jakoś inaczej wyglądało. Ja to już nie dzisiaj, bo jak ja teraz zacznę to, a nie skończę, to ja o tym totalnie zapomnę potem. Nie. I balkony w środku też. W środku to ja bym, kurde, zrobił z białego tynku. Te balkony, te ściany i tak dalej tutaj, to wszystko. To bym zrobił z białego tynku, nie? Właśnie, jak tu jest... Mogę to pousuwać. To jest też zbędne. Na balkonie nie ma, tu nie ma, tu nie ma. To jeszcze to jest. Ale tutaj jak tego to dam taki biały tynk albo jakiegoś białego baranka, nie? No. Dobra, na dzisiaj nie ma co, jest za 10:10. Mi tu pokazuje 3 godziny 51 minut, więc kurde, prawie pod 4 godziny, a zawsze tak trzymam się tych 3,5 godziny, nie? Więc kurde, dzisiaj te pierdoły więcej mi zajęły niż wczoraj, kurde, ta zabawa i robienie tego całego modelu, nie? No ale cóż, no... Detale najwięcej żerą, nie? No. Dobra. Papa się drze. Dopiero trzeba iść. Jutro ostatni dzień do roboty. Potem jest dłuższy weekend, także coś tam się posiedzi. Jak tego, to zdjęcia będę wysyłał, co i jak. A tak to co? No... No fajnie, że ci się Mariusz podoba, nie? Bo wiesz, no tym bardziej, że ty widzisz ten budynek, bo jak tak jak mówiłeś, ty chodzisz do tej apteki, no to ty widzisz ten budynek. No teraz już jest po remoncie, no to też jest inaczej, nie? Ale, no ale widziałeś, jak on wyglądał i masz to porównanie, jak tu w blenderze mi to wychodzi. No jak mówisz, że dobra robota, no to dobra robota, nie? No i super.
Mamy tutaj opinię eksperta, który widział budynek na własne oczy, także... Także super. Dobra. Co? Spadówka, nie? Do spania. Dobrej nocy. Trzymaj się, Mariusz. Cześć, Przemek. Nie wiem, czy ktoś jeszcze na odsłuchu tam jest, ale... Ale się nie odzywa, także dobranoc wszystkim. Na razie, do następnego. Za 2 tygodnie, bo za tydzień jak zawsze nie będzie. No bo nie mogę, nie? No, także... Dobrej nocy, trzymajcie się, cześć.